Dzień dobry Państwu. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Dzisiaj przyjechaliśmy na motorze do Sopotu, nie? A w Sopocie to piękna pogoda i słońce świeci. I mamy tutaj jeszcze takie piękne latarnie. Pokaż. Zbliżenie latarnie, bo to jest ciekawa latarnia. No widzicie, jak to można latarnie uformować? Dwie obręcze, proszę Państwa, dwie obręcze i jest latarnia, prawda? No. Tam jakieś remonty robią, popatrz tam na dachu, ktoś chodzi. To jest ten Sheraton, hotel Sheraton, przepraszam, to jest Sheraton. To jest hotel Sheraton, a Grand Hotel z tyłu. Dobra, idziemy dalej. No jak widać, liście leżą, restauracje nieczynne, ale pamiątki to można jeszcze kupić. Pamiątki to można. Niektóre stragany są wszędzie z biżuterią. Pokaż tu biżuterię. I bardzo dobrze, za darmo można chodzić, ale ci wolno chodzić powoli. O, to jest to czerwona strefa teraz. Maseczka tylko. Ja nie muszę. Ja mam bez. Pozwolone. A tu kasa nieczynna, tu kasa nieczynna. Faktury VAT zdają nawet. No. Ale dzisiaj, proszę Państwa, na molo można iść za darmo. O. Tak jest dobrze. Jakie ładne lampy pokaż. I statek ten pierwszy pokaż. Myślę, że 2 metry trzeba zachować na molo. Molo jest szerokie, to 2 metry ma na molo. Molo szerokie. Chodź, Cezbiano, gdzie ty tam poszło? Tu proszę przyjść. Po co ty tam idziesz? Kamera. Loda zjemy czy nie? Co? Nie. Nie mam lodów. Nie ma lodów? A pisze, że lody. Scheller, reklama. Lodów nie ma. Tu jacyś obcokierowcy kupują coś tam. Opalać się też można. Co niektórzy przyjechali na opalanie? Pokaż opalanie. Piękna pogoda, naprawdę piękna pogoda, dzisiaj słońce świeci, ale mole puste, no. Nie wiem, czy wszyscy w domu siedzą przez tego wirusa chyba. Także jak widać tamty statek, to pokaż może ten statek. O, zbliżenie zrób. Także Pomorska Telewizja zaprasza na puste molo, bo miejsca do statek. 2 metry można zachować i przyjść. Leży oczywiście są i łabędzie też pokaż. Piękna dzisiaj pogoda. Słońce świeci. O, zobacz, znowu pozuje ta mowa. No ja się pozuję. Chodź bliżej. Zróbmy zbliżenie. Zbliżenie zupra mowy. To jest nasza mewa. Podleciała. Tu jest jeszcze jedna ładna fliszka. Fliszkam. Normalnie wiatru nie ma. Wiatru nie ma.
Co tu pisze? Nie sklepiajmy? Co? Zabijasz ptaki, krawiąc je chlebem. Popatrz. Tu pisze, że zabijasz ptaki, bliżej, nie? Karmiąc je chlebem. To znaczy, że tak naprawdę, jeżeli ptaki się zabijają od jedzenia chleba, to my ludzie też nie powinniśmy chleba jeść, bo ten chleb chyba zatruty. To tu jest grane. No pięknie dzisiaj, naprawdę, z łabędzie tam też karmią. Pokaż te łabędzie zbliżenia, że to też ta łabędzie. No proszę, dzisiaj piękna pogoda. Zapraszamy tutaj, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz zaprasza, bo dzisiaj, proszę Państwa, mamy spacerek po molu w Sopocie. Jak widać, miejsca na molu jest duże, o, chociaż tu pisze, że trzeba 2 metry odstępu zachować, a tu można je 50 metrów zachować, bo nie ma ludzi. Proszę Państwa, te ludzie wszystkie jeżdżą po jakichś demonstracjach w Warszawie, a tu jest piękna pogoda i można sobie tutaj pospacerować. Nie potrzeba gdzieś do Warszawy jeździć, żeby tam łazić po ciemku. Bo tu w Sopocie jest pięknie, naprawdę. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo proszę Państwa, no o co tu chodzi, bo ja tak się zastanawiam, po co ten Trybunał Konstytucyjny, on uchwalił tą ustawę i akurat w tym momencie, kiedy to wszystko się tutaj, i piątka Kaczyńskiego i nie pasowała rolnikom, już podobno się wycofują, poszła do kosza ta ustawa piątki Kaczyńskiego i bardzo dobrze, bo ja o to apelowałem ostatnio przed katedrą Oliszką do pana naczelnika Jarosława Kaczyńskiego, żeby tą piątkę się wycofał. No wycofali się, jak widać. Posłuchali mnie. A teraz, proszę Państwa, może posłuchali, coś zrobili z tą ustawą aborcyjną, nieaborcyjną. Bo ja tam jestem za abordażem, ale za aborcją to nie. Także idziemy dalej. Zobaczymy, co tam jest dalej. Oczywiście za aborcją na każde życzenie, no bo jeżeli jest szczególny przypadek, tylko matka nie może rodzić takiego dziecka, to matka powinna mieć prawo decydowania, czy chce martwe dziecko urodzić, albo dziecko bardzo uszkodzone, które nie da się potem normalnie żyć z takim dzieckiem. To już jest decyzja do matki powinna należeć. O, ta, tutaj to się zgadza. Natomiast aborcja na każdym rogu? Absolutnie nie. Abordaż tak. Czerwony Korsarz powtarza, abordaż tak, aborcja na każdym roku nie. Tu się molo zepsuło, naprawiają molo, ławkę naprawiają, pokaż jak naprawiają ławkę. No, normalnie gorąco mi już jest, ja się ubrałem, ci ciepło na motor, skórę jak widać i kalesony też, a tu kurde gorąco. Się zrobiło normalnie dzisiaj, 15 stopni czy 16. I jeszcze dodatek, to słońce świeci tak ostro. Pięknie widać tam oberwanie tej w Orłowie, pokażę zbliżenie.
tu pokaż dolny pokład zerwany. Jak był sztorm, to deski pozrywało. Zobacz, nie ma w ogóle desek. Nie ma tu w ogóle desek, proszę Państwa, bo jak był sztorm, to wszystkie deski tam, o i tam też pomost dolny, wszystko rozwalone. Nie ma. Nie ma, nie ma. Sztorm zabrał deski. No niestety. Tu zrobili nową poręczę, bo też chyba się stało. Panie, to też można pokazać, ten cały dolny pomost jest bez desek. Deski morze zabrało, znaczy Zatoka Gdańska. Bo był sztorm potężny wtedy. 11 w skali Beauforta bywało. No i takie to jest morze. Tu ja pamiętam ta ostroga, co tu jest z boku, to teraz tym bardziej nie, to jest betonowa, ale kiedyś była drewniana. Ta, pokazać ją tutaj całą, to. To ona wylądowała tam na plaży, drewniana, tam pokaż na plażę. Jak był sztorm, to po prostu zabrał tą drewnianą ostrogę. Idziemy dalej. No jachtów trochę mało już jest, no bo to już jest, proszę Państwa, który dzisiaj 3 listopada. Patrz tą kamerę. Co pokazujesz? Jak widać, już turystów nie widać. To piękna pogoda, naprawdę. Taki piękny, cudowny dzień, środa. Środa. Ale wszyscy w domu siedzą. To jest tak zwany lockdown. Pan premier Morawiecki kazał takim jak ja 65 plus w domu zostawać. No ale ja jestem niepokorny i chodzę, jak widać. I jeżdżę motorem jeszcze. O. No jak widać, trochę jachtów jeszcze jest, motorówek. Żaglowe chyba ze 4 tylko, a reszta motorówki. A większość już popłynęła jednostek pływających na leżak, na leża swoje. Czyli na statywy. Na te łoża, na lądzie. To wyciągnięte. Chociaż ja wiem, czy to trzeba. W tamtym roku w ogóle mrozu nie było i zimy nic się zamazało. Nie wiadomo, czy w tym roku będzie zima. Będzie zima, czy nie będzie zima. Pożyjemy, zobaczymy. Idziemy dalej. Tutaj oczywiście statki rzeki Gdańskiej stąd odchodziły, ale już nie odchodzą, jak widać. Nie odchodzą. Pokazaj te okrętki. Po zbliżeniu po roku pokaż te okrętki. Okręty. No marina też jakby wymarła, chciałem powiedzieć, bo te statki jak widać sumują, ale niech nikt tu się nie porusza, że żadnej żeglarzy. Wodniaków nie ma. Widać. Normalny lockdown. O, są żeglarze na tamtych. Puste ludzie, nie ma ludzi. Dobra, idziemy dalej. To już niestety pozamykane wszystkie lokale gastronomiczne. No to po co na te molo przyjść? Nawet na piwo nie można. Nawet na piwo nie można, wypijmy na molo, bo restauracje pozamykane, jak widać, mamy czerwona strefa. No. Także nie ma to tamto. Pozdrawiamy, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, zwany Czerwonym Korsarzem. Dziękuję bardzo.